Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. To już piąta niedziela Wielkiego Postu. Powoli zbliżamy się do tego najważniejszego czasu w życiu chrześcijanina, a więc do okresu świąt Wielkiej Nocy. Moi drodzy, wspólnym mianownikiem dla tej dzisiejszej piątej niedzieli Wielkiego Postu jest temat wskrzeszenia, temat pustego grobu. Otóż zarówno w pierwszym, jak i w drugim czytaniu, jak i w Ewangelii mamy mowę o grobie. Mamy mowę o osobach, które gdzieś coś utraciły, na przykład właśnie życie, ale to nie jest koniec, bo w tę historię ich wkracza Bóg. Po raz kolejny, moi drodzy, w Ewangelii zwłaszcza mamy powiedziane to, co i w zeszłym tygodniu, że sprawy Boże toczą się swoimi drogami, toczą się swoim rytmem. Znowu Pan Jezus idzie w kierunku Marii, Marty, Łazarza, a więc trójki swoich dobrych przyjaciół, u których często przebywał, u których gościł, u których spożywał różne posiłki. I opóźnił swój pobyt na spotkanie z Łazarzem o 2 dni. Przecież wiedział, że Łazarz umiera. On to nawet powiedział. A jednak nie poszedł od razu, żeby się z nim spotkać, ale wstrzymał się właśnie o te 2 dni. Dlaczego? A no właśnie dlatego, żeby mnie i Tobie, kochany bracie i siostro, pokazać, że Pan Bóg wie, co robi. Że to nam się wydaje, Panie Jezu, Ty powinieneś to i to już teraz robić. Tak jak Maria, Marta, mówimy, Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Stałoby się to i to w moim życiu. A Pan Jezus mówi, spokojnie. Czy wierzysz w zmartwychwstanie? Czy wierzysz w to, że ja zaopiekuję się Tobą? Czy wierzysz w to, że ja Cię poprowadzę, że mój plan się zrealizuje i to będzie najlepszy plan dla Twojego życia? Kochani, to jest trudne, aby zmierzyć się z Bożą rzeczywistością, z Bożym planem, który Jezus przygotował dla mnie i dla Ciebie. Zwłaszcza, kiedy znajdujemy się w tak ekstremalnej sytuacji, jak na przykład spotkanie z chorobą, z cierpieniem, ze śmiercią. Ale zobaczcie, że nawet nad grobem Łazarza także Pan Jezus zapłakał. On płacze nad naszą chorobą, płacze nad naszą porażką, płacze nad naszym grzechem. A mimo wszystko chce cały czas iść w naszą stronę. Chce, abyśmy Mu zaufali, ja przyjdę do Ciebie. Ja sobie z tym wszystkim, moje dziecko, poradzę. Moi drodzy, niech ten czas przedświąteczny będzie zachętą. Ta Ewangelia o wskrzeszeniu Łazarza, ta cała liturgia słowa mówiąca o wyjściu ze śmierci ku życiu, ku światłości, będzie zachętą do tego, żebyśmy naprawdę Chrystusowi zaufali, że On wie, co robi w naszym życiu, że On razem z nami przeżywa cierpienie, razem z nami zapłacze, razem z nami chce się radować i że nawet jeżeli spotykają nas trudne momenty w naszym życiu, one nie idą, nie wiodą nas ku śmierci, ku zatraceniu, ale ku życiu, ku pełni życia, ku radości i szczęściu, tylko nie w rozumieniu naszym, ale w rozumieniu Pana Boga. Błogosławionego przygotowania do Wielkiego Tygodnia, bo to już za tydzień Niedziela Palmowa. Rozpoczniemy Wielki Tydzień. Błogosławionego tego czasu. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.